No, do... Czyli można wstać wcześniej. O, jakiś na słodko dzisiaj. Ciasteczka. A może jak my wstajemy, kochanie, o 9:00, myślę, na nie tu tego nie ma. Nie, po prostu dzisiaj jest niedziela. A co tu jest? Jest takie kokosowe. Proszę. I omleciki. Jeden. Jeden. Raz, dwa, trzy. Jedziemy. Witamy Was w kolejnym dniu w Siem Reap. Dzisiaj mamy zamówionego już tuktukarza, który do nas czeka i jedziemy zwiedzać Angkor Wat. I to dla nas niespodzianka. Jedziemy zwiedzać Angkor Wat. Zdecydowaliśmy się. Zdecydowaliśmy się. Ogarnęliśmy wczoraj wieczorem poleconego tuktukarza na forum kambodżańskim, którego polecają Polacy i też nie Polacy, tylko też inni turyści, także zobaczymy. No, wprawdzie napisał nam przed chwilką wiadomość, że się źle czuje, więc przysłał nam brata. Także zobaczymy jak będzie, damy Wam znać i oglądajcie. Ojciuś, cieszysz się, że jedziemy do Angkor Wat? Będziesz chciała oglądać Angkor Wat? Czy będziesz chciała się bawić w Starego Niedźwiedzia? Albo w 3-3-3? Słucham? Cieszysz się, że Angkor Wat? My też się cieszymy. Oliwusz? Wojtusz? Angkor Wat? Cieszysz się? No. A co ty pocisz robisz? Grasz w bilarda? A może śniadanko byś jadła? Czemu? Chodź. Później pograsz. Nie? Dobrze ci idzie? Wygrywasz? Kapka. Z kapką wygrywasz, no. Może dlatego, że kapka nie gra. Jak chcesz? Jest. Co robisz, panie? Tak? Mogę. Czy to Abdullah? Mr. Len. Mr. Land? Nie, to specjalnie teraz. No, ten, idziemy kupić ticket, brauchen ticket, jak to powiedział jakiś Niemiec. €47 tutaj jest do zakupu biletów. To Angkor Wat. Dzieci za darmo. Kochanie, nie wyszłeś tu najlepiej. A ja? Pokaż. No widzisz, jak ja ładnie? Nie, ta wyszła lepiej. Ojcia ma bilet, tak. Ojcia ma. A to jest ta gigantyczna fosa naokoło. Taka kwadratowa była, nie?
ma po polsku. Thank you.
언니들 이리로 가자. 아니, 거리 가는데 없다 이리 나와야 된다. 줄랑 서서 올라가보고 줄 서서 다른데. Też tam zaraz pójdziemy. Zobaczcie, zobaczcie teraz, to jest olbrzymie, to jest piękne. Chociaż już naruszone zębem czasu. 1200 lat. A my to ciebie też taka pyta, ja bym Se wejdziemy. Chcieliśmy wejść do góry. Chyba nie wejdziemy. O Boże. Już teraz wiesz, czemu mówili, żeby zwiedzać się z drugiej strony? Że wtedy tutaj jesteś na końcu, kiedy... Olciuś, podoba ci się? Podoba ci się tutaj? W Gdańsku 2 stopnie, odczuwalne 3. Idziemy szukać lele. Teraz gdzie my jesteśmy? 7 rep, 30 stopni, odczuwalne 36. Gorąco? Ale ci będzie chłodny, wiesz? Nie. To nie wcale. Olciuś, gorąco? Nie. No jesteś, że nie. Jest to pierwszy kompleks świątynny, jaki żeśmy odwiedzili, albo pierwsza świątynia. Pierwsza i chyba ostatnia. Pierwsza i największa świątynia, przy której najwięcej ludzi zbiera się do zachodu słońca. Wczoraj był taki dzień wyjątkowy, że słońce, które wschodziło, one tak po prawej stronie tej wieży, z tego punkciku, przechodziło i dopiero wychodziło na samym szczycie, tak w pełnym blasku, a tak się przyślizgiwało przez całą wieżę. Wczoraj był taki wyjątkowy dzień w roku. Ale niestety słońce tutaj wstaje o 5.30, a 5.30 to dla nas nie jest jeszcze taka zbyt użyteczna godzina. Prawda, kochanie? Tak, zastanawialiśmy się nad tym, czy jest sens wstawać na 5.30, ale stwierdziliśmy, że później nie mamy kiedy tego odespać. Polcia, jak jest niewyspana, to jest w złym humorze, utrudnia wtedy funkcjonowanie pozostałych. Chodźcie tamtędy. Stwierdziliśmy, że lepiej wyobrazić sobie, jak wschodzi słońce,
na spokojnie przyjechać do Angkor Wat rano, jak wstaniemy. Jak to jest, Olivia? Nie wiem, jakieś odwodnienie tutaj. Tak, polele. Dwa rączka w przód i lewa rączka w tył i pomachaj nią. I bugi trzeba pokręcić się. Skać trzeba raz, dwa, trzy. Ugi, bugi, ahoj! Ugi, bugi, ahoj! Ugi, bugi, ahoj! I od nowa zaczynamy taniec nasz. Nie ma rybek? Zwiedzanie trzech świątyń, jakoż iż jeden dzień mamy z rodziną, zaproponował nam zwiedzanie trzech. Tutaj pewnie jest na taki pierwszy ogień z 20 świątyń do oglądania. No zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kasia, no co ty? No weź nie bądź taka, no $2, Jezu. Polcia, który kolor wybierz sobie, który chcesz, który pokaż. Ten? Ten? Czy niebieski? Niebieski. Który? Ten? Polci, ja nie widzę, który lepiej. No i wpadliśmy. Yeah, but it's too hot. Uh-huh. Yeah, too hot. Kochanie? Tak? A to po ile? How much for this? This one $8. Oh, oh. Hey, dollar? Yeah, this one more fancy. This one cold material. This one and $2. What $2? This one, t-shirt, $2? Yeah. Który t-shirt, $2? Teraz tam idziemy. Uzupełniliśmy garderobę będąc, zwiedzając świątynię Angkor Wat. Tak, na razie dłużej ciuchy kupujemy niż zwiedzamy chyba. No nie, tamto żeśmy 2 godziny. No ale koszulki za $1.5. Żeśmy wyrwali. Tym Palcia jako jedyna nie miała alladynek i chciała mieć alladynki też. Kto chciał? Pancia? Polcia. A Polcia chciała alladynki. Dzisiaj się już takich ładnych rzeczy nie robi. Dzisiaj nikt nie ma na to pieniędzy.
Chińczyki wszystko ciach, ciach, szybko robią. Już się takich ładnych rzeczy nie robi. Nie ma czasu na robienie ładnych rzeczy. Jesteśmy w świątyni takiej Banteaik Dei chyba, i to jest świątynia z końca XII, z początku XIII wieku. A powiedz, dobry pomysł był z wzięciem tego? Tak, cofam wszystko, co powiedziałam i przeklinałam cię po drodze, żeby nie brać tyle tysięcy kilometrów. Już 3 razy chciałeś wyrzucić. Tak, już chciałam wyrzucić cholerę, to także teraz... Nie no, ewidentnie byśmy się w ogóle tutaj z wózkiem nie dali rady nic. Po prostu byśmy się umęczyli jeszcze bardziej niż teraz się męczymy. W Angkor Wat były tłumy, to tutaj no, jest parę osób, ale nie ma jakichś wielkich tłumów. Tutaj smyrkot z moich oczu. No, gorące jest tylko. Kogo wachtowali? Gdzie są małpki? Idziemy szukać małpki. Powiedzcie, gdzie idziemy? Małpka. A gdzie są małpki? Tam są. Nie ma. Szukać małpki. Ale korci. Ale korci. Co oni tam schowali? Małpka. Gdzie małpka? Oni tu pokoje swoje mieli? Tu pewnie na tym spał sługa. Ciekawe, jak to wszystko tu funkcjonowało, jak to działało. O, wchowanego, no. Słucham. Gu tou,
最干净的水来洗他的骨头。各位知道是用什么水来洗骨头吗？最干净的。啊，不是下雨哦，啊，不是剩水哦，啊，什么水呢？最干净的。Entre deux qui passent. Allez, tous les deux. Alors, quelque chose, quelque chose. Hein. Sterty kamieni, które są porozstawiane wszędzie naokoło, jak i w środku i na zewnątrz, które kiedyś tutaj stały i tworzyły całość. W tej chwili ludzie nie wiedzą, bo nie mają czasu, żeby poukładać tam, gdzie powinny być, bo nie mają wyobrażenia, jak to mogło wyglądać. Ale ilości kamieni, które stoją na zewnątrz, poustawiane warstwy, poustawiane stosy, jest naprawdę imponujące. Także prawdopodobnie, gdyby jeszcze to porozstawiać, to wszystko mogło być jeszcze bardziej imponujące. No dobra, trochę żeśmy się wydurnili. Przynieśli nam to jedzenie, a my po prostu nic. Pan zaczął włączać tą płytę, pan włączył tamtą płytę. No i zaczął wrzucać do tej zupy różne tutaj dodatki, zieleninę. No masę tego tutaj wrzucił, naprawdę. Ta zupa aż tutaj jest gęsta od tego wszystkiego. To jest mniej płynu, tak. Mniej płynu, więcej dodatków. Jak oliwuś ta zupka? Uważaj tu na ości. Tutaj mamy tak, no tutaj żeśmy dostali taką kostkę smalcu, która nam się tutaj wytapia. Dostaliśmy takie jakieś ichnie, jakieś dziwne ogóreczki w smaku, podobne zupełnie do no, żółtej fasoli, Oliwia mówi. Nie chcesz żółtej? Ja bym tutaj nie bardzo w tą stronę szedł. Tutaj jest kukurydza jakaś, tutaj dostaliśmy jakiś kawał cukinii i to jest grzyb. To. To jest w konsystencji podobno do prawdziwka, jeszcze nie smakowałem, to też i to też. Taka wielka noga od prawdziwka, powiedzmy, jeszcze tego nie smakowałem. Ale wydurniliśmy się naprawdę strasznie. I to są jakieś mięso. Mięso, które się powstało z tego. Zaraz to wszystko będziemy próbować. Śmiechu było sporo. Rzucone kalmary. Zupki jeszcze jemy. Proszę, Oliwoś, jak zupka?
trochę ostre. Ja tutaj zarzuciłem takiego sosu, ale płaczę przez niego już trzecią minutę. Strasznie ostry. A tutaj, co my tutaj trzymamy? No właśnie. I teraz nie chcę się wygłupić, bo te są normalnie kalmary, ale to są te jakby części głowowe. Z oczami. Czy to się też wkłada? Czy to też się je? Żebym się tu zaraz nie wygłupił. Jemy, kochanie. O, żona zadecydowała, proszę, jednak jemy. No to słuchaj. Oliwusz, proszę, am. Dobra, am. No lubię się i oczy, bo ja nie lubię z oczami. Nie lubisz z oczami? Ja wczoraj jadłeś karoluszkę. Nie było oczu? Były. Została nam jeszcze zupa. No a tak tu już troszkę tutaj żeśmy posprzątali. Zostały jeszcze warzywa i trochę ryby. Także no takie półtora takiego dania by nam w zupełności wystarczyło. A gdybyśmy byli mniej głodni, to pewnie sama zupa. No i mało jeszcze, żadnego ryżu nie jedliśmy, do tego ani makaronu w sumie, także... No, troszkę makaronu w zupie było, ale ogólnie same warzywa, rzeczywiście ryba, jakieś owoce morza. Fantastyczne jedzenie tutaj. W przystępnej cenie, polecamy. Nie wiem... Tak, bardzo fajnie, czysto i właśnie dla dzieci. Tak, w szczególności czysto, o czym przed chwilą też z żoną rozmawiałem. Ja nie mam problemu z tym, żeby zapłacić $20 za jedzenie, tak jak to tutaj zrobimy. Ale to muszą być jakieś warunki. Tutaj jest czysto, tu jest ładnie po prostu. A jak ja mam wejść komuś do dużego pokoju, albo mam wejść... Parę słów a propos Angkor Wat. Miejsce nie do porównania z żadnym innym miejscem. To znaczy... Te wszystkie zabytki, które my oglądamy, czy z naszej polskiej średniowiecza, czy z renesansu, czy europejskie inne zabytki, no nie, no to jest inny styl, inny klimat, zupełnie coś, czego w Europie nie widzieliśmy i na pewno warto jest to zobaczyć, nawet za te pieniądze. Bilet wstępu nas kosztował, co ciekawe, $37 za osobę dorosłą. Ale za dzieci za darmo. Do 12 roku życia za darmo, także troje dzieci za darmo, plus tuk-tuk nas kosztował no w sumie $21. Przepraszam, $18, plus jeszcze później zażyczyliśmy sobie dodatkowy kurs. Angkor Wat jak najbardziej warto. Ale będzie zabawa. Pokażcie, ile macie monet. 55. Ale będzie zabawa, co? To całą noc będziemy siedzieć, nie? Jeszcze raz możesz, masz jeszcze jedną grę. A tym razem nic.